Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Algorand. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Algorand jest to niezwykle młody projekt, chyba najmłodszy z projektów do tej pory omawianych przeze mnie na tym kanale. Projekt istnieje od niecałych 3 czy 4 miesięcy. A właściwie od tego czasu wyszedł dopiero na rynek kryptowalutowy. Przyjrzyjmy się, co właśnie taki młody projekt ma sobą do zaoferowania, do czego się zobowiązuje, jakie ma cele i jak prace nad tym projektem wyglądają i w którą stronę zmierzają. Projekt ten oczywiście, że tak powiem, celuje w bardzo już gęsty rynek projektów kryptowalutowych, a również chce być platformą do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, smart kontraktów, platformą wysoce skalowalną, wydajną, mocno zdecentralizowaną i jednocześnie bezpieczną. Do tych wszystkich aspektów projektów kryptowalutowych pozwolę sobie odnieść się pod koniec tego filmu. Zakładka Overview na portalu CoinPaprika. Widzimy tu informację, która potwierdza nam to, co powiedziałem. Jest to dość młody projekt. Zakładka Code Progress. Tutaj ponownie mamy prawdopodobnie błąd w skrypcie po stronie portalu CoinPaprika. Dlatego od razu przejdźmy na widok organizacji na GitHubie. Organizacja Algorand zweryfikowana po stronie GitHuba, także plus za to całemu zespołowi. Widzimy szereg repozytoriów, mamy ich łącznie 16, czyli jak na taki dosyć młody projekt jest to dużo. Główna implementacja tego, co Algorand sobą reprezentuje, to właśnie to repozytorium utworzone w języku Go, czyli również w znanym nam już języku pochodzącym od firmy Google. Także język jak najbardziej odpowiedni do tego typu zastosowań. Oczywiście znajdziemy też tutaj szereg SDK-ów, czyli Software Development Kitów dla poszczególnych języków, dla poszczególnych środowisk programistycznych, które umożliwiają tworzenie aplikacji w oparciu właśnie o infrastrukturę Algorandu. To ewidentnie trzeba dać na plus zespołowi, gdyż mam tutaj bibliotekę w JavaScriptie, czyli aplikacje uruchamiane po stronie przeglądarki. Mamy tutaj implementację SDK w języku Go, mamy w Pythonie, mamy w Javie, czyli wszystkie te backendowe języki wydajne, działające po stronie serwerów również mogą w oparciu o Algorand tworzyć własne rozwiązania, do czego właśnie kierowany jest ten produkt. Główna strona repozytorium tego projektu, krótkie readme na temat budowania i uruchamiania tego spośród źródeł, udział poszczególnych języków, widzimy, przeważa tutaj język Go, co oczywiście jest zgodne z rzeczywistością. 24 osoby obserwują ten projekt, 174 zagwiazdkowały go. Mamy również 66 forków tego projektu. Przejdźmy sobie do zakładki Issues. Tutaj mamy 56 otwartych issue, ponad 40 zamkniętych. Widzimy nawet, że te poszczególne zgłoszone issue są odpowiednio labelowane i oznaczane przez zespół, co też jest plusem tego projektu. Ułatwia to czytelność i organizację pracy całego zespołu. Pull requesty łącznie otwartych 15, ponad 170 zamkniętych. Także jak na czas życia tego projektu na GitHubie, to są bardzo dobre wartości, jeśli tutaj właśnie mówimy o procesie wytwarzania tego oprogramowania. Zakładka Projects pusta, zakładka Security po stronie GitHuba oraz polityka zarządzania bezpieczeństwami również pusta. Niestety trochę szkoda.
bo ładnie ten GitHub wygląda. Natomiast Algorand prowadzi program Bug Bounty na platformie znanej nam już, czyli na platformie Backcrowd. Także ewidentnie kolejny plus dla tej platformy. Tutaj dosyć czytelne kategorie, które są w obszarze zainteresowań tego zespołu, które powinny być w obszarze zainteresowań specjalistów odnośnie bezpieczeństwa. Poziomy nagród przypisane konkretnym poziomom krytyczności błędów. Zakres projektów, który jest objęty tym programem. Także dosyć dobrze i ciekawie przygotowany program Bug Bounty, co należy również podkreślić, że w dosyć młodym projekcie. Tutaj też chciałbym zauważyć i pochwalić organizatorów tego systemu, iż kładą oni nacisk na to bezpieczeństwo już od samego początku. Łatwiej to właśnie realizować od samego początku niż wprowadzać to później, co może później po prostu nieść ze sobą konsekwencje związane z opóźnieniem wydawania kolejnych releasów, koniecznością wprowadzania częstszych zmian i tak zwanych security fixów do właśnie wersji przeznaczonych do publikacji już na środowiskach produkcyjnych. Roadmap, przejrzyjmy sobie roadmap tego projektu. No niestety roadmap jest jak dla mnie bardzo nieczytelny. Tutaj znajdują się jedynie odnośniki do opracowań naukowych tej foundera tego projektu. Nie mamy żadnych tej ujęć czasowych i mamy określone co, w jakim czasie, jaka funkcjonalność, czy jakie możliwości projektu będą, a raczej powinny być osiągnięte przez zespół, także ciężko będzie na ten moment zweryfikować postępy ich prac, ponieważ nie mamy za bardzo do czego się odnieść. Jeśli chodzi o właśnie GitHuba, tutaj też nie ma w zakładce projects nic ciekawego, co można byłoby ewentualnie porównać z ewentualnym roadmapem, który też jest taki bardzo opisowy, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, gdyż to naprawdę byłoby bardzo istotne. Myślę, że dla osób zaangażowanych w ten projekt, które się nimi interesują. Zakładka Insights. Tutaj przejrzyjmy sobie z ostatniego miesiąca. Widzimy młody projekt, dużo pracy się w nim dzieje, 30 dołączonych pull requestów do głównej gałęzi kodu, czyli praktycznie średnio jeden dziennie, jest to bardzo dobry wynik. Zamkniętych 13 issue, zgłoszonych 29, tutaj nie ma się co dziwić, że zgłoszonych nowych jest więcej niż zamkniętych, ponieważ jest to nowy projekt, także do pewnego etapu rozwoju oprogramowania te zgłaszane projekty, te zgłaszane issue i wartość ich będzie zawsze większa niż te, które są zamykane. Pull requesty, proste statystyki wytłoczone nam przez GitHuba. Przejdźmy teraz może do serwisu NPM, czyli do pakietu zarządzania właśnie bibliotekami. Tutaj również znajdziemy Algo SDK, czyli jeden z tych właśnie projektów udostępnianych przez organizację również na GitHubie. Możemy tutaj sobie prześledzić adaptację tego projektu w pozostałych projektach. Mamy informację, że dwa projekty umieszczone również w tym pakiet menadżerze korzystają z tych bibliotek. Średnia adopcja, ilość pobrań tej biblioteki w przeciągu tygodnia. Widzimy, że jest to mniej więcej jeden rząd wielkości w setkach, także jak na dosyć młody projekt myślę, że to są dosyć solidne wartości. No, czekamy właśnie na jakieś przykładowe implementacje i publiczne projekty wykorzystujące projekt właśnie Algorand, czy też jego gotowy produkt. Krótkie podsumowanie z mojej strony odnośnie projektu Algorand. On, jak i pozostałe projekty związane właśnie z blockchainem, stara się rozwiązać taki problem, że tak powiem, opisany często na trójkącie, gdzie poszczególne boki tego trójkąta odpowiadają za
konkretne cechy funkcjonalne, to znaczy za bezpieczeństwo, za skalowalność i za decentralizację, gdzie tutaj po środku powinno być umieszczone słowo blockchain. Ta metoda również jest znana już od wielu lat z metodyk zarządzania projektami, z metodyk zarządzania projektami informatycznymi, gdzie ten trójkąt wygląda w ten sposób. Odpowiada nam on jakości dostarczonego produktu. Poszczególne boki odpowiadają za zakres funkcjonalny, za koszty w projekcie oraz za czas poświęcony do jego wytworzenia. Tutaj chciałbym to krótko skomentować, iż zarówno w sferze wytwarzania oprogramowania, jak i w zakresie projektów blockchain, projekty te dążą do tego, by te trójkąty były trójkątami równobocznymi. To znaczy, aby każda z tych trzech poruszonych tutaj stref, każdy z boków trójkąta, miał taką samą długość. Niestety w praktyce wygląda to tak, że projekty przeważnie skupiają się na jednej bądź dwóch tych cechach i stąd te trójkąty rzadko kiedy wychodzą nam równoboczne, tak jak tutaj jest to pokazane na tym przykładowym modelu. Jak to będzie właśnie w przypadku Algoranda? Spróbujemy ocenić to za jakiś czas, jak to będzie w pozostałych konkurencyjnych projektach, które wytwarzają infrastrukturę do tworzenia zdecentralizowanych, bezpiecznych i skalowalnych projektów w oparciu właśnie o infrastrukturę blockchain. Również zobaczymy w przyszłości.